jest nieskończona. Drugie ramię krzyża i spuścili je na pętlicę.
podobnie jak pierwsze. Podniósłszy Jezusa, włożyli drzewce krzyża na niego i na Szymona tak, że jedno ramię poprzeczne zwisało Jezusowi na piersi, a drugie Szymonowe na plecy. W ten sposób, idąc za Jezusem, miał Szymon podźwiganie połowę ciężaru. Jezusowi było o wiele lżej. Koronę cierniową położono Jezusowi znowu inaczej. Podczas okropnej drogi, bolesna oczekiwania nie mogła się doczekać tej chwili, więc już przedtem wybiegła z domu i starała się dostać do Jezusa. Widząc, że gorszej się zbliża, wybiegła na ulicę z chustą, przewieszoną przez ramię. Obok niej szła dziewczyna, pełząca pod ukryciem z panuszem w zwiali. Pachołkowie, idący naprzeciw, chcieli ją odpędzić, ale na próżno. Miłość ku Jezusowi i litość bez bram w sercu Serafii. Zapomniała o wszystkim i gwałtem zaczęła się przeciskać przez motłoch żołnierzy i siewaczy. Ucisnąwszy się na Jezusa, upadła przed nim na kolana, podniosła chustę rozpostartą do połowu i rzekła błagalnie: pozwól mi otrzeć oblicze Pana mego. Zamiast odpowiedzi ujął Jezus chustę, przycisnął ją dłonią do krwawego oblicza i oddał z łazienką Serafii. Ucałowała ją, sunęła pod płaszcz i wstała z ziemi. Trwało to wszystko zaledwie 2 minuty. Nadbiegli nad faryzeuszy, rozgniewani przerwą w pochodzie, a jeszcze bardziej tym aktem publicznej czci oddanej Jezusowi. Siewacze zaczęli na nowo szarpać i bić Jezusa. Weronika, zjednoczeni z moimi cierpieniami, wasze wynagrodzenie podoba się Bogu. Gdy mi na to pozwolicie, łączę życie wasze z życiem moim. Pomaga mi, aby wszyscy weszli do nieba. I proś tych, którzy już weszli, aby wam pomagali. Pocieszysz obrzędzę zawiasty. Zaczęła zawodzić i lamentować, okazując swą litość. Wtem Jezus zwrócił się do nich z powagą i rzekł: córki jerozolimskie, co mogło także znaczyć wy, mieszkańcy miast, córek Jerozolimy? Nie płaczcie nade mną, lecz nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto nadejdzie czas, kiedy mieć będziecie błogosławione niepłodne i żywoty, które nie rodziły. Trzeci upadek Jezusa. Drapieżca urywa wiele owieczek. Kto pomoże, jeżeli wy ze mną duchowo złączeni nie przyłączycie się? Jakże dokonam tego, jeżeli zamykacie przede mną drzwi? Tak rzadko kierujecie spojrzenia, choćby wyłączkiem życie przyszłe, w waszą jutrzejszą siedzibę. Wołaj mnie,
może prowadzić duszę grzeszną. Jezu, na zabicie okrutne, cichy baranku od wrogów szukały. Jezu, mój kochany, Jezu, za 30 srebrników od niewdzięcznego Judasza sprzedany. Jezu, mój kochany, Jezu, w ciężkim smutku żałości, tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany. Jezu, mój kochany, Jezu, na modlitwie w Ogrojcu, we mdłości krwawym potem zalany. Jezu,